Chema! Będąc Polakami mamy ogromne szczęście, że akurat nasi najlepsi zawodnicy grają przy okazji bardzo fajne szachy, bo nieważne czy patrzymy na partię Jana Krzysztofa Dudy, czy Radka Wojtaszka, czy właśnie Mateusza Bartla, no to możemy się spodziewać, że nawet jeśli nie pójdzie im po wszystko, to przynajmniej partie będą ciekawe. I właśnie taką partię chciałem Wam pokazać, ponieważ Mateusz Bartel gra aktualnie na turnieju w Anglii, w Londynie. Mierzy się tam ze świetnymi zawodnikami. Wczoraj na przykład, przedwczoraj grał z keszem, ale niestety przegrał. Natomiast wczoraj grał kolorem białym z zawodnikiem Jules Mossot, czy mniej więcej jakoś tak to się czyta. Eee, no i chcę Wam pokazać, co działo się w partii, bo ta partia pokazuje, ile nam zwykłym ludziom, zwykłym szachistom brakuje do tego arcymistrzowskiego poziomu. Także zachęcam do oglądania i tradycyjnie też, jako że pokazuję, pokazuję Wam partię Mateusza Bartla, zapraszam Was na jego kanał, ponieważ on wrzuca swoje analizy takie bez silnika. Możecie dowiedzieć się, eee, w jaki sposób arcy Mistrz po prostu myśli. Także przechodzimy już do partii, jego przeciwnik miał ranking 20 oczek mniej, Mateusz grał białymi, no i na pewno chciał tutaj walczyć o coś więcej. Także zdecydował się zagrać ruch skoczek F3, skoczek F6, C4, czyli partia angielska. Jak oglądacie mnie trochę dłużej niż parę dni, to wiecie, że ja szkaluję ten debiut, ale to jest też trochę to o czym ja mówię zawsze w kontekście na przykład Londona, a mianowicie nawet jak zagracie nudny debiut, ale będziecie chcieli poddymiać, to wam to wyjdzie. I to zrobił właśnie Mateusz, ponieważ po E6 skoczek C3 nastąpiło goniec B4. Zagrał on Hetman B3 C5, A3 goniec A5. I każdy normalny człowiek w takiej sytuacji zagrałby E3, może D3, może wróciłby tym Hetmanem, żeby grać przez B3 goniec B2, może G3 goniec G2. Natomiast Mateusz Bartel lubi, lubi atakować i lubi, gdy na szachownicy dzieją się losowe rzeczy, bo on się w takich komplikacjach czuje po prostu dobrze. I wiecie, jaki ruch tutaj wykonał? Szóste posunięcie, wyprowadził tylko dwa skoczki, nie zawalczył prawie w ogóle o centrum i Mateusz Bartel gra G4. Ruch, który na pierwszy rzut oka podstawia Pionka, bo można to zbić. Natomiast to akurat wiecie, to nie jest taktyka z rzędu 3500, że po biciu zagramy wieża G1, jak obronimy skoczka, to gramy H3, skoczek i tak musi wracać, bijemy Pionka. To akurat dla Białego jest spoko. Tylko kłopot z takimi ruchami jest taki, że Bicie nie jest obowiązkowe. To nie są warcaby. No i przeciwnik może zagrać po prostu H6. I teraz nasz pionek stoi bez sensu, i trzeba go bronić. Także wieża G1, skoczek C6 i H4. I zauważcie, że ta pozycja. Wygląda trochę tak, jakby grało dwóch zawodników w rankingu, nie wiem, 800. No dosłownie białe nie walczą o centrum, białe nie mają jak wyprowadzić gońców, białe mają króla w centrum, ale przy okazji białe zagrały wieża G1, H4 i G4. A czarne wyprowadzają sobie po prostu figury. Więc tutaj czarne mają kilka możliwości. Może można zagrać H5, może można walczyć jakoś o centrum. Natomiast grający czarnymi zdecydował się wejść w grę Mateusza Bartla i zaczął grać na totalną zadymę. I zamiast wyprowadzać kolejne figury. Zdecydował on się zagrać ruch skoczek D4. Nastąpiło bicie, bicie, skoczek wchodzi na B5. Zauważcie, że jak nic nie zrobimy, to skoczek wejdzie tutaj do dziurki i mogą być kłopoty. Typu, wiecie, no zrobimy roszadę, to jakiś skoczek D6. Potem, jak będziemy chcieli, to zbijamy tego gońca i tak dalej, i tak dalej. Dlatego grający czarnymi zagrał najlepszy ruch w tej pozycji, a mianowicie D5. I teraz, oczywiście, Hetman kontroluje to pole. Nastąpiło, więc tutaj jakieś podjęcie decyzji. To znaczy białe miały kilka możliwości. Mogły to zostawić, mogły zagrać G5, mogły... no D3 znaczy akurat nie mogły zagrać. Mogły zagrać kilka innych możliwości, natomiast Mateusz Bartel stwierdził, że skoro zagrał w taki sposób, w jaki zagrał, że jego figury są cały czas w centrum i nic nie zrobiły jeszcze, zostały niewyprowadzone, to trzeba pozycję zamykać. Bo im więcej rzeczy się otworzy, tym będzie ciężej się bronić. Także zagrał on ruch C5. Teraz ponawia... Groźbę wejścia na D6 i to już jest duża groźba, dlatego przeciwnik się przed tym obronił. Nastąpiła wymiana, wymiana, podwójne, a nawet potrójne uderzenie w pewnym sensie, ale tu poskoczek D7, wszystko się broni. No i yy, za kilka ruchów, a w zasadzie za dwa ruchy, bo białe jeszcze zagrały B4, nastąpiło goniec B6, goniec B2, no i ja oglądałem tę pozycję na żywo, ale potem zacząłem sobie streamować i. Widziałem jedynie ocenę silnika i komputer mówi tutaj, że jeśli czarne zagrają A6. Hetman odejdzie na w zasadzie jedyne sensowne pole i czarne zbiją pionka, to jest to pozycja dla czarnego wygrana. Komputer dawał niesamowitą przewagę, tam minus półtora dla czarnego, więc wydawało się: OK, tutaj nic już się nie stanie. Ale to jest właśnie różnica między takimi zawodnikami jak Mateusz, a takimi zawodnikami jak ja i pewnie takimi zawodnikami jak wy, że ja popatrzę na pozycję, nie mam dużo czasu, bo robię sobie jakieś tam rzeczy i stwierdzę: Dobra, Mateusz tutaj przegra. Ale prawda jest taka. Że wcale nie jest łatwo tutaj podjąć kolorem czarnym decyzję. I to jest właśnie piękne w szachach, i to pokazuje, że ci ludzie, pomimo tego, że są niesamowici, to. Wiecie, nie grają tak, jak komputery. Bo komputer tutaj mówi, że Hetman H4. I teraz nie możemy za bardzo skoczkiem odejść. Chcielibyśmy zagrać tutaj, ale podstawimy na F2, także gramy E3, bicie, bicie, roszada, i komputer mówi, że ta pozycja dla czarnego jest ok. W sensie, że jest dużą przewagą. I komputer tutaj podaje, że, wiecie, możemy zagrać jakieś wieża C1, tu w powrót, czarne powinny oddać tego pionka, wejść skoczkiem na E4. No i rzekomo ta pozycja dla czarnego jest bardzo, bardzo dobra. No, pomimo tego, że, wiecie, jest równowaga materialna i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z ludzkiego punktu widzenia. Bardzo często, jak wrócimy sobie tu, to policzymy, że, kurde, po Hetman H4, E3, no nie chcemy oddawać tego gońca, bo przeciwnik będzie mieć parę gońców. A jak na przykład zrobimy roszadę, no to już tutaj skoczek F3, G5 i nagle jest dużo kłopotów. Także dużo rzeczy trzeba było tutaj zauważyć. No i grający czarnymi przeciwnik Mateusza nie wszedł w to. Nie podjął rękawicy i zrobił po prostu roszadę, natomiast to pozwala Mateuszowi po prostu atakować. Mateusz w takich pozycjach czuje się jak ryba w wodzie. Nastąpiło G5, czarne zagrały skoczek E5. Nigdy nie chcą czegoś takiego bić, bo tutaj zarówno bicie pionkiem, jak i pewnie bicie wieżą, jaki powrót po prostu skoczka, wykorzystując fakt, że nie można tego zbić, bo tutaj goniec i wieża sieją spustoszenie. No to. Czarne zdecydowały, ok, to zagram skoczek E5, przesłonię tę przekątną i po biciu zagram sobie G6. I bia białe mają tutaj delikatną może przewagę, natomiast czarne prawdopodobnie myślały sobie, że... Wiecie, ten atak donikąd nie idzie, trudno jest atakować punkt na G6, te pionki tutaj niewiele robią, ruchy typu H5 to zawsze trzeba brać pod uwagę ruch Hetman H4 z atakiem tutaj, jak skoczek odejdzie, to tracimy tutaj, więc jest realnie dużo problemów z jednej i z drugiej strony i naprawdę trudno jest podejmować decyzję. Nastąpiło więc Hetman B3. Hetman na 4 był poza grom. Mateusz słusznie zrozumiał, że, wiecie, to nie jest też trudne, żeby zrozumieć, że chcemy atakować. A skoro chcemy atakować, to nasz Hetman tutaj niewiele robi, więc Hetman wraca i docelowo stanie tutaj, tutaj lub tutaj. No i czarne zbiły pionka. I teraz dzieje się rzecz, która jest niesamowita. Mateusz w swojej analizie powiedział, że yy, to był pierwszy ruch, o którym pomyślał i nawet się długo nad nim nie zastanawiał. A ja bym o takim ruchu chyba nawet nie pomyślał w ogóle, bo Mateusz Bartel ma tutaj tylko jeden ruch, który zapewnia mu przewagę. I tym ruchem jest H7. Oddanie swojego silnego pionka. A wiecie dlaczego? Ponieważ jeżeli zagramy coś losowego, nie wiem co mogę powiedzieć, na przykład, nie wiem, Hetman E3 czy coś w tym stylu, to czarne zawsze będą mogły, poza tym, że tutaj akurat jest skoczek C4 i widełki, to chodzi o to, że jeżeli czarne zagrają król H7 kiedyś, to źle pokazałem w ogóle, nie? Nie wiem, załóżmy E3. O! I król H7, to ten król tutaj czuje się dużo bardziej bezpiecznie, gdy ten pionek jest. Gdy tego pionka nie ma, to zawsze trzeba się liczyć z tym, że nastąpi goniec G2 wieża H1 i Atak. Także dlatego Mateusz stwierdził, że oddaje tego pionka. No i teraz jeśli nastąpiłoby bicie, nie wiem, królem to goniec g2. I wieża h1 już grozi. I trzeba się przed tym bronić? Nie jest to takie proste. Dlatego grający czarnymi zagrał ruch król h8, nastąpiło hetman e3, no i czarne grają ruch f6, no i wydaje się, że wszystko co najgorsze już za kolorem czarnym jest. Ponieważ te pionki może nie wyglądają jakoś pięknie, w rzeczywistości tego pionka forsownie i tak będziemy zaraz tracić, ale wiecie... To jest zablokowane. Król białego jest losowo w centrum. Goniec w ogóle widzisz mnie, gońcu? Stoi sobie na F1 i nic nie robi. Podczas gdy czarne, jak odejdą skoczkiem, zagrają E5, no może być ciekawe. Zauważcie też, że białe tutaj są dość mocno powiązane. Bo białe muszą, nie mogą ruszyć skoczkiem, no bo ten goniec atakuje Hetmana. No a jak nie mogą się ruszyć skoczkiem, no to co mają robić? No trudno jest znaleźć ruch. Ja bym możliwe, że powoli zaczynał płakać już wewnętrznie, no bo nie wiedziałbym, co robić. A Mateusz Bartel znalazł najlepszy ruch w pozycji i tym ruchem jest skoczek F3. Pomimo tego, że oddaje on swojego hetmana, to atakuje cudzego hetmana. I teraz po biciu następuje skoczek H4, no i kłopot jest taki, że wisi ten goniec, a jak goniec sobie gdziekolwiek odejdzie, to możemy zbić, 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 tu, tu, no, i jest to po prostu wygrana pozycja. Jakoś więcej w końcówce wygrywamy. To wszystko trzeba było policzyć, no ale też trzeba było policzyć inne rzeczy, które są w tej pozycji. Yy, ponieważ czarny zagrał najlepszy ruch, czyli bicie, bicie, no i po prostu E5, zablokowanie tej przekątnej. I pomimo tego, że białe zdobywają tutaj pionka, to nie jest to proste, bo ten pionek docelowo prawdopodobnie kiedyś spadnie, a zauważcie, że teraz. To gońce czarnego się rozgrywają. I wydaje się, że jest to zła pozycja. Czarne zagrały goniec E6, nastąpiło wprowadzenie kolejnej figury do gry. Rzadki obrazek w sumie. Tak sobie teraz myślę, że wiecie, wieża wchodzi do gry, zanim goniec w ogóle się ruszył. Wieża jest na G6, druga jest na C1, a ten goniec sobie chiluje jak grzyba. Nastąpiło więc wieża F7. Czarne tutaj bronią się po siódmej linii i być może też chcą zbić wieżą tego pionka. Więc białe grają jeden, jedyny ruch który tutaj zapewnia im przewagę, czyli E3 i po ruchu wieża E8 białe znalazły ruch, który jest absurdalny. To są takie ruchy, na, których, na które ja, czyli no, zawodnik powiedzmy utytułowany 2200 ranking FIDE, nawet bym nie pomyślał. Odrzuciłbym, nawet bym nie, nie brał pod uwagę, że taki ruch można zagrać. Możecie zapauzować filmik i zastanowić się, podpowiem Wam, że jest to jeden z najbardziej absurdalnych ruchów, jakie można tutaj wykonać. I tym ruchem jest goniec na E3. Goniec idzie na D3, podstawia widełki, goniec blokuje te pionki. no wydaje się, że to jest w ogóle bez sensu, ale goniec wchodzi do gry i potencjalnie będzie bronił tego pionka. Przede wszystkim trzeba było tutaj policzyć masę rzeczy, ale załóżmy, zacznijmy od ruchu E4. No bo Mateusz Bartel zagrał ruch, który podstawia mu widełki. Dlaczego nie można zagrać E4? Ponieważ następuje wieża, bije F6. Oddaniem na chwilę Hetmana i tutaj wcale nie bijemy na f7, ponieważ po d4 to czarne wygrywają, bo cały czas grozi tutaj mat. Tylko po ruchu e bije f6. My możemy zagrać tu. I teraz te gońce się otwierają, a jak zagramy d4, tu, tu to nawet pewnie można dorobić Hetmana i wygrywamy, ale najprościej jest zagrać w ten sposób, dorabiamy Hetmana, pyk, pik i nagle po tym wszystkim okazuje się, że białe mają gońca i wierzę więcej, po całej tej kombinacji, która zaczęła się oddaniem Hetmana. Nieprawdopodobne, ale to jeszcze nie jest koniec, ponieważ oczywiście E4 to jest jeden wariant i to jest bardzo fajne i ja lubię się tak wgryzać w tego typu pozycje, bo bardzo łatwo jest pokazać jeden wariant i powiedzieć, dobra, więc nie można zagrać E4. Ale zanim zagrane zostało go D3, Trzeba było to wszystko policzyć i zobaczyć, że E4 nie działa. Co więcej, inne ruchy też nie, nie do końca wiadomo, w jakim stopniu goniec D3 tutaj nam co, coś pomaga. Ale okazuje się, że czarne nie do końca mają jakiekolwiek ruchy. Bo co możemy tu zagrać? Pionkiem nie ruszymy, bo stracimy tu i przegramy. Tym pionkiem jak się ruszymy, no to spoko, ale w sumie to co nam to dało? No akurat komputer podpowiada, że trzeba zagrać król E2, wieża H1 i atakować przeciwnika dalej. Eee, więc go jest D3. Jak przeciwnik zbiłby w ten sposób, to my po prostu możemy zbić na F6. I też jest bardzo dużo dymów, ponieważ jeżeli czarne stracą tego pionka, to ten goniec się tutaj otworzy. Natomiast, jak zbijemy wieżą, no to tutaj możemy czy to tak zbić, czy to tak zbić, czy możemy nawet na E5 zbić i zrobić małą kombinację, ponieważ po odbiciu bijemy, bijemy i kończy się to matem. Także dużo, dużo możliwości i goniec D3 było niesamowicie genialnym ruchem. No i czarne zagrały ruch goniec D8, no bo one wiedziały. Że cokolwiek się nie stanie, no to teraz już będzie groziło E4. Jak zagramy tu? E4 i to czarne wygrywają, bo ten pionek będzie dodatkowo broniony. Więc goniec, yy, goniec D8 wydaje się być bardzo mądrym ruchem, i byłoby bardzo mądrym ruchem, gdyby nie kolejne posunięcie Mateusza. Także możecie po raz kolejny zapauzować filmik, bo w tym momencie następuje kombinacja, która no jest nieprawdopodobna. Mateusz Bartel zdecydował się poświęcić swojego gońca. I to właściwie wygląda na to, że za nic, ponieważ po odbiciu nie ma już nawet presji na punkcie F6, grozi wzięcie tu, Hetman jak odejdzie, to możemy nawet tutaj stracić, to już nie wisi, grozi F4, tylko że Mateusz widział, że teraz może poświęcić jeszcze e, swoją wieżę. To znaczy po tym ruchu może nastąpić wieża F6 i znowu święci po raz kolejny Hetmana, ponieważ po biciu tutaj wieża G8, król tutaj. Tutaj gościu bije na F2, ale po ruchu król D1 nie ma więcej szachów. I białe mają wieże przewagi i wygrywają partię. To wszystko musiało być policzone. Dlatego grający czarnymi zagrał ruch wieża na H7, ale po ruchu wieża F6 nie można tego bić, bo widełki. Także przeciwnik dał jeszcze szacha. Pewnie można było to zbić, ale Mateusz zdecydował się zagrać ruch król E2. No i policzył, że po biciu, biciu. Jak król sobie odejdzie, to powierza G1. Po prostu jest mat. W sensie wszystko tutaj wybijemy i zamatujemy przeciwnika. Dlatego po ruchu król E2 przeciwnik po prostu się poddał. Od tego, to, co się stało od tego momentu po ruchu E3 i goniec D3. Wow, wow, naprawdę wielki szacun. Partię Mateusza możecie ślecić na żywo na czeskom events prawdopodobnie. Znaczy nie prawdopodobnie, tylko tak, także zachęcam do oglądania. Eee, natomiast cóż, trzymamy kciuki za Mateusza, bo niesamowite te gierki gra. Możecie wbijać na jego kanał, będzie jemu i mi bardzo miło, a tymczasem ja się z wami żegnam, także nara.